No i gdzie ona stoi? Dobrze. Hej, co, nową piłkę mamy, widzę. Wiesz co, wziąłem ją, bo ją trzeba napompować i ona będzie świetna. Ona będzie zarąbista, tak. To do bagażnika ją od razu bierz. Chyba, że jej mamy dzisiaj używać. Nie wiem, już na razie niech tu leży. Dobra, to wsiadaj, bo chciałem drzwi zamknąć. Co ty tu sprawiasz? Weź nogę. Ruszamy, tak? Tak. Hak, czy tak? Tak, zaraz zobaczysz. Zaraz zobaczysz, jak to wymanewrujemy. Także będzie dobrze. Nie pękaj, Władziu. Dobra, tu się rozłożę. Dobra. I jesteśmy, proszę Państwa, we Władysławowie. Zakupy w Lidlu robimy. Barbara mi tu ogarnia całą moją robotę na laptopie. Już z godzinę i w nerwach, żebym nie musiał tego robić na plaży, ale i tak chyba będę, bo nie zdążymy. Nie, jest tylko problem taki, że nie wiem, dlaczego internetu nie mam i to mi trochę utrudnia. No właśnie, u nas robota bez internetu nie istnieje. Ale dobrze to zrobię. Tak, i dziękuję Ci. Dobrze. Co kupić? Na co macie ochotę? To jeszcze może zdążę mamie powiedzieć. Nie wiem. Możecie sobie wysiąść spokojnie. Możesz, zaraz Cię odepnę, poczekaj. A tu, proszę Państwa, ostatnio się zatrzymaliśmy, ostatni raz, kiedy ja pamiętam, tam staliśmy Fordem, gnojowozem naszym, jak jechaliśmy z małą Matyldą na Hel, na kemping. To był szalone. Jest ten wyjazd u mnie na motokronice. Cały, w kilku odcinkach. O, Ty się sam odpiąłeś, kolego. Spaliśmy w pick-upie z 72 roku. Ta Toyota jest naprawdę cudowna. Idealnie się nadaje na takie podróże i w tym roku tych podróży zrobi sporo. I jak, Matyśka? Dobrze. O, włączyłaś blokadę. To nic, nie przejmuj się, wszystko dobrze. Ty, no dłużej się nie dało? Poszłaś jeszcze do Biedronki tam? Dobra, pakować się, dzieciarnia. Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Wetson, pakuj się, gościu. Mamo, zapnij. Tak. Władek, błagam Cię, nie teraz. Guma, później, Władek, po śniadaniu. Tak wyglądają dzisiaj chałupy. Tutaj w tym miejscu akurat pusto. Wylądowaliśmy na Helu, proszę Państwa, a w zasadzie to chyba w Kuźnicy jesteśmy, czy w Kuźnicach? Nie, w Kuźnicy, już mi się myli, wiecie dlaczego. Tu się często zatrzymywaliśmy, to w ogóle jest plaża po lewej stronie dla psów. O, proszę bardzo, tu jaka miła buzia, siemanko. Barbara dalej robi robotę, ale no właśnie, skończysz przed plażą czy nie? No właśnie, no tak to wygląda, proszę Państwa, że nie pracujemy w ogóle. Jak nagrywamy, to nie pracujemy, a w zasadzie pracujemy nagrywając już chyba też. Idziecie zobaczyć wodę? To chodźcie. Tam się jakiś fajny Land Rover zatrzymał, wyprawowy. Idziesz, Władek, zobaczyć wodę? Chodź. Cyk.
No, to ruszaj się. Tylko tu uważajcie, bo rowery jeżdżą, dobra? Władek, mówiłem ci, żebyś spojrzał, przecież zobacz, mogłeś pod rower wpaść. Chodź. No, płytko, jakiś fajny syfilis tutaj. Jakieś skiszone glony są, widzicie? Fajne? No. Spójrzcie, łebki. Dobra, pięknie. A gdzie Klarucha? Klara, no chodź do nas. No. Może tu przypłynął? A nie, nie przypłynął. Za daleko są już. No pięknie. Cały dzień na plaży, proszę Państwa, dzisiaj spędzimy. I będzie zarąbiście. Ja to w ogóle śniadanie nie jadłem. Zaraz mam ochotę coś opędzlować. Tak, zaraz się, nie wiem, zatrzymamy na jedzenie. Lepszy humor, Klara? Nie, no zjemy na plaży chyba, nie? No. Lepszy humor, Klara? Lepszy? No. Odpowiadasz? No to pięknie. Toyota się zarąbiście prezentuje. No dzisiaj to lato normalnie. Dzisiaj jest lato, właśnie się nie mogę doczekać. Jak się położymy już na kocyku. I co, skończyłaś? No już mam dwa pytania, ale... Dobra. Uważaj, Władek! Tam mogą jeździć rowery. Co za gość, no. Przed chwilą mu mówiłem. Dobra. To co? Tu się zatrzymujemy na jedzenie, czy jedziemy zjeść tam już na plaży? Na plaży się położymy i tam zjemy, nie, Klarusia? No. To git. Dobra. Patrzcie na rowery, dobra? Ty gościu. Koleżko, opakuj się. Już pani pomogę. Dobra. O, cyk. Dobra. Fajny, nie? No. A tu jest tarnia. Jurata. Mówiłaś, że przyjedziemy tutaj? Chyba nie. Chyba się nie chwaliliśmy, ale będziemy tutaj na tydzień w Juracie w lipcu. A gdzie jest właśnie to miejsce? Pomijamy je właśnie. A, to jest to. Okej. Okay. Dobra. A tutaj pensjonat naszych znajomych przedwiośnie. Polecamy. Czyli to jest obok siebie. W domu pracy twórczej, pan. Nie zwijają. Tu jak widzicie pusteczki. Czyli fajnie.